Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj, żeby podzielić się bardzo radosną informacją. Mogę chyba powiedzieć, mamy to. Pierwszy raz bodaj na polskim rynku VC zdarzyła się taka sytuacja, żeby fundusz jednym exitem spłacił wszystkie podjęte przez siebie inwestycje. Udało się to dawnemu funduszowi Bridge Alpha, Black Pearls VC. Proszę powiedzieć, może zdradzi nam Pan, Panie Marcinie, trochę kulisów tej transakcji, jak Wam udało się odhodować tego smoka? Dziękuję Panie Jakubie. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to tak jak w 2014 roku zaczęliśmy w ramach programu Bridge Alpha pilotażu przygodę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie NCBR tak naprawdę wybrał nas jako tych młodych, zdolnych, potencjalnie przyszłościowych, dobrych zarządzających VC. No mieliśmy tą możliwość zainwestować w 9 podmiotów. Jedną z tych spółek to była spółka Skyrise Tech, która specjalizowała się w inteligentnych systemach transportu. Zespół świetnych inżynierów po Politechnice Śląskiej, po dużym, że tak powiem, doświadczeniu we współpracy na projektach czy to krajowych, czy zagranicznych w obszarze systemów tollingowych. Zdecydowaliśmy się wówczas zainwestować kwotę 2 milionów złotych i wspierać rozwój tej spółki, która współpracowała już wówczas z liderem rynku skandynawskiego, Brodak Tunnel, BT Signal, dużą korporacją norweską. I staraliśmy się łączyć, to co jest zresztą w naszej strategii w funduszu, łączyć Skandynawię z rynkiem polskim. No i jeżeli chodzi o tą transakcję, to w dużych skrótach udało nam się uzyskać cash on cash, czyli ten najistotniejszy wskaźnik, jeżeli chodzi o wyjście z funduszy, czyli wyjście z tej inwestycji w wysokości, wskaźnik cash on cash w wysokości 18,6%. Ten wskaźnik pozwolił nam zwrócić prawie dwukrotnie wartość wkładów do funduszu, co jest niewątpliwym sukcesem po tylu latach inwestowania i po takim czasie gdzieś wspierania spółki. Uważamy, że takie inwestycje i takie wyjścia z inwestycji są potrzebne polskiemu rynkowi. No i dziękujemy tutaj, chylimy czoła do poprzedników, poprzedniej dyrekcji NCBR, obecnej dyrekcji NCBR, w zamian za to, że nam zaufali i mogliśmy dowieść ten wynik końcowy do końca. No i oczywiście duży ukłon do founderów, tutaj do kolegi Pilarczyka, który również jakby z nami doprowadził do tego końcowego sukcesu. Muszę przypomnieć, ile lat trwało Wasze zaangażowanie w spółkę? Zainwestowaliśmy w spółkę w 2015 roku, więc to można powiedzieć, że jest 6 pełnych lat zaangażowania z naszej strony. Ja byłem również członkiem boardu i bezpośrednio jakby wspierałem zespół zarządzający spółką. Panie prezesie, a z waszej strony jak wyglądała ta transakcja i jak będzie pan wspominał ten czas współpracy z funduszem Black Pearls? No tak, no tutaj pojawienie się funduszu w spółce to jest moim zdaniem trochę kwestia takiej profesjonalizacji w ogóle biznesu i tak naprawdę szukania właściwego kierunku rozwoju. Także często jakby patrzymy na fundusze stricte z perspektywy pieniędzy, które dostajemy. To nie do końca była w naszym przypadku ten główny element, który nam zależał. Myślę, że tutaj fundusz dużo więcej wniósł z perspektywy rozszerzenia naszego networku, właśnie wsparcia trochę w strategii rozwoju, w tym, w którym kierunku powinniśmy rozwijać spółkę i jaki jest ten kierunek do tego, żeby szukać też tej potencjalnej szansy wyjścia do jakiegoś kolejnego inwestora, bo z naszej perspektywy to jest tak, że uczestnictwo w funduszu to był pewien etap rozwoju spółki, a później w pewnym momencie zaczęliśmy szukać strategicznego inwestora, który pozwoli spółce rozwinąć się dalej. I tutaj tak naprawdę największą rolę odegrało Black Pearls jako trochę niezależna część spółki, która pomogła mnie jako też osobę zarządzającą na co dzień spółką odciążyć od takich myślenia czy działalności, które pomogły nam znaleźć tego kolejnego inwestora czy kolejnego partnera, który pomoże spółce się rozwinąć dalej. Także z mojej perspektywy Black Pearls było partnerem w tym, żeby w pewien sposób sprofesjonalizować to, w jaki sposób działaliśmy, a później szukać dalej dalszej szansy rozwoju i przeskoku trochę na wyższy poziom niż w taki standardowy sposób organiczny rozwój spółki. A wracając jeszcze do pana Marcina, partnera zarządzającego funduszem. Jeśli chodzi o tę transakcję, to czy możecie zdradzić trochę szczegółów, czy wyście już poszukiwali inwestora w tej chwili, czy po prostu oferta była tak dobra, że skusiła was w tym momencie?
Ja myślę, że ważne jest powiedzieć to, że my wraz ze spółką i założycielami 2 lata temu ponad rozpoczęliśmy jakby pracę nad nową strategią i rozwojem spółki. Warto zaznaczyć, że spółka od 3 lat była dochodowa, była to spółka dywidendowa, wypłacająca dywidendy również do właścicieli, założycieli, ale również i do funduszu. I poszukiwaliśmy pewnego jakby strategicznego ruchu do jakby rozwoju dalej. I wówczas zdecydowaliśmy się, że być może będziemy musieli znaleźć silniejszego partnera. Ja sobie zanotowałem i sprawdziłem, my mieliśmy 5 ofert przejęcia spółki Skyrise. 3 oferty odrzuciliśmy wspólnie z założycielami. 1 ofertę wspólnie wraz z założycielami przenegocjowaliśmy do etapu w zasadzie wynegocjowanego w pełni term sheetu i podpisanego przez oferenta, ale jednak się na nią również nie zdecydowaliśmy. I więc ta oferta od spółki Eteplan, notowanej na Nasdaqu w Helsinkach, to była 5. oferta, którą przyjęliśmy. Z takich szczegółów mogę powiedzieć, że od momentu podpisania LOI-a, czyli takich jakby brzegowych warunków i uzgodnienia brzegowych zasad transakcji, minęło 3 miesiące i 10 dni dokładnie do podpisania closingu. Więc naszym zdaniem jest to dosyć szybko i chyba kluczem w całym procesie było to, że zespół zarządzający Skyrise był bardzo dobrze przygotowany w zasadzie od 2 lat, ucząc się, rozumiejąc oczekiwania potencjalnych kupujących, ucząc się, jak przygotowuje się dokumenty do due diligence oraz jakby w pewnym sensie rozumiejąc mechanizmy dotyczące jakby M&A, więc wydaje nam się, że to jest jakby taki element kluczowy, aby ten sam samo zamknięcie, ten sam deal potem przebiegał stosunkowo szybko, ponieważ 3 miesiące to nie jest okres bardzo, bardzo długi. Jasne. Zanim zapytam pana dyrektora Przemysława Kurczewskiego, jak ta transakcja wygląda na tle innych w programie Bridge Alpha, chciałbym jeszcze wrócić do pana prezesa Pitarczyka, bo to nie wybrzmiało. Czym zajmuje się wasza spółka? Na czym polega wasza atrakcyjność dla tego fińskiego inwestora? No, nasza spółka od wielu lat specjalizuje się w rozwoju systemów w obszarze transportu i logistyki, gdzie zdobyliśmy duże doświadczenia współpracy z klientami z zagranicy. Także no myślę, że spółka Eteplan postrzega w naszych kompetencjach przede wszystkim bardzo dużo szansy dalszego rozwoju i wsparcia ich strategii rozwoju. Szczególnie, że oni do tej pory nie mają tak dużych doświadczeń z klientami zagranicznymi jak my. My jednak jako zespół, który pracuje ze sobą wiele lat, wypracowaliśmy i standardy pracy w projektach i pozyskaliśmy ogromne talenty do pracy w naszej spółce. I naszą ambicją zawsze było sięganie po bardzo ambitne projekty dla dużych globalnych klientów. I de facto, że biorąc, z jednej strony to jest pytanie, dlaczego Eteplan się zdecydował tak naprawdę na współpracę z nami, ale dlaczego my zdecydowaliśmy się akurat na tą ofertę i dlaczego dla nas była to atrakcyjna oferta nie tylko z perspektywy funduszu, który szukał atrakcyjnego wyjścia, ale też nas jako zespołu w spółce. Była to ciekawa opcja dotarcia ze spółką pracującą z klientami z takiego standardowego przemysłu, gdzie my jeszcze ze swoim rozmiarem i spółką będącą stricte z Polski nie mieliśmy takiej wiarygodności rynkowej, a Eteplan pozwala nam pracować dla spółek jakby z kompletnej półki. Dla nas to jest ogromny przeskok biznesowy i szansa pracy na projektach globalnych, projektach dla spółek, które dostarczają produkty globalne. Więc to nie jest tylko tak, że ta jedna strona była zainteresowana Skyrise, ale to my też byliśmy zainteresowani, żeby dołączyć do takiego zespołu jak Eteplan. No właśnie, słyszałem, że plany Eteplan związane z zatrudnieniem w Polsce sięgają liczby 500 etatów, tak, wysoko wykwalifikowanych pracowników. W tej chwili wraz z waszym zespołem to jest około 200 osób, prawda? Panie prezesie, tutaj kieruję pytanie. Tak, w tej chwili jest już ponad 200 osób. I co ciekawe, my planujemy faktycznie budować taki zespół, który jest w stanie dostarczyć rozwiązania nie tylko od strony software'u, ale też tworzenia hardware'u, bo tutaj bardzo silne kompetencje już w tej chwili są w Eteplanie, których u nas na przykład nie było. Więc na koniec, rekrutując tutaj zespoły, my mamy ambicje do tego, żeby dostarczać jakby przekrojowo cały produkt cyfrowy dla klientów z zagranicy, więc to jest naprawdę dla nas duża szansa też jako zespołu, żeby pracować w dużo większych projektach niż do tej pory,
My nie tylko zyskaliśmy silnego partnera zagranicznego, ale też zyskaliśmy bardzo mocne kompetencje w obszarach, których do tej pory nie mieliśmy. Także, tak jak wspomniałem, myślę, że to jest nie tylko szansa dla samego Etherplanu, ale też dla naszego zespołu, żeby dużo szybciej się rozwinąć i zdobyć przewagę konkurencyjną w stosunku do innych podmiotów, które na tym rynku działają. Panie dyrektorze, czy ja myślę, to... że mogę, ja myślę, że mogę dodać tutaj jeden element, bo dla nas jako funduszu również bardzo istotne było to, aby zwrócić nie tylko kapitał do inwestorów prywatnych, ale również zwrócić kapitał do inwestora instytucjonalnego, czyli tutaj jakby no mówimy jakby nie było o NCBR, ale również patrzymy na to na budżet państwa i my patrzymy na to, że poprzez jakby wzrost zatrudnienia, poprzez jakby zwrot podatków jesteśmy w stanie udowodnić i pokazać, że interwencja publiczna również ma długoterminowo sens, no bo ona na koniec dnia opłaca się naszej gospodarce poprzez właśnie inwestycje zagraniczne, nowe miejsca pracy. Panie dyrektorze, no tutaj troszkę pan Marcin odpowiada na to pytanie, tak? Czy to jest przykład takiej sytuacji win-win-win, tak? I fundusz, i spółka, no ale i public, państwo, my jako przedstawiciel państwa, jako instytucja pośrednicząca, prowadząca program Bridge Alpha, no to chyba też jest wielkie święto dla nas. I chciałem też zapytać, jak ta transakcja wygląda na tle całego programu Bridge Alpha? Czy to jest też wielkie święto Bridge Alpha? Dziękuję za zaproszenie. W ogóle to jest przyjemnie pouczestniczyć w takim zdarzeniu, chociaż jako obserwator i wielki fan programu Bridge Alpha, który tak naprawdę ma za zadanie wspierać tę innowację czy pomysły innowacyjne na bardzo wczesnym etapie, gdy ryzyko jest bardzo wysokie i daj Boże nie tylko wspierać się z punktu widzenia finansowego, ale także pozwalać czy stworzyć ekosystem dla tworzenia się zespołów, tak jak to było tutaj stworzone, żeby te zespoły prowadziły spółki do na poziom komercjalizacji kolejnych rund finansowania i tak żeby te spółki, te zespoły podbijały świat. To jest to, co było tu powiedziane przed chwilą, jest to de facto esencją tego, czym się powinniśmy zajmować jako sektor publiczny, to jest zapewnianie pewnego ekosystemu dla ludzi, którzy potrafią rozwijać spółki, potrafią je komercjalizować i zwracać tą inwestycję publiczną w formie podatków i zatrudnienia. To jest dokładnie to, co tu się zdarzyło. Firma będzie się rozwijała w Polsce, będzie tworzyła nowe miejsca pracy. Te miejsca pracy będą generowały produkt krajowy brutto i co więcej dodać, tak naprawdę to jest to, po co Bridge Alpha został stworzone. Piękny przykład tych wyjść z programu Bridge Alpha już było około 40. Ten jest bardzo spektakularny, co jest niezwykle fajne. Jestem przekonany, że nie jest to ostatni spektakularny, nie jest to ostatnie spektakularne wyjście z programu Bridge Alpha. I tylko cieszę, że możemy zacząć pokazywać takie przykłady polskich zespołów, polskich inżynierów, polskich zarządzających, którzy potrafią zaprosić czy tak spowodować, że polskie pomysły, polskie innowacje są atrakcyjne nie tylko dla polskich inwestorów, ale także międzynarodowych i że z prostej z wypowiedzi samych panów wynika, że założeniem było podbijanie Europy i świata i tak to powinno wyglądać, tak to de facto w wielu przypadkach jest i dlatego tu jesteśmy. Panie Marcinie, to tak na koniec chciałem jeszcze zapytać, jakie plany teraz na przyszłość? Czy planujecie zwiększyć swoją aktywność w Polsce? Czy patrzycie na Polskę jako na część rynku hanseatyckiego, na którym jesteście tak bardzo aktywni? I co z pozostałymi spółkami, w które zaangażowaliście się jeszcze w czasach uczestnictwa w programie Bridge Alpha? Ja chciałbym powiedzieć, że tak, że mamy jeszcze trzy spółki w portfelu w ramach pilotażu, więc jakby jeszcze ten obecnie na razie prawie dwukrotny zwrot z funduszu to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy. W kolejnym funduszu w ramach programu Bridge Alpha mamy 14 inwestycji, z czego już na dzień dzisiejszy 8 inwestycji zebrało kolejne rundy. Są to takie spółki jak chociażby Autenti, Telemedico, czyli naszym zdaniem gwiazdy digitalizacji w tej chwili, czy to rynku Digital Health, czy to rynku e-podpisu w Polsce. Mamy w tej chwili 40% inwestycji pochodzi spoza jakby Polski, głównie to jest Skandynawia, Szwecja, kraje bałtyckie, Estonia, mamy 3 inwestycje w Estonii. Ostatnio zainwestowaliśmy w spółkę na Łotwie, obecnie finalizujemy transakcję na Litwie. Uważamy, że naturalnym kierunkiem i naturalną strategią jest łączenie krajów północy Europy z Europą Centralną, czyli no ten Central European to jest jakby nasz region oddziaływania. My jako menadżerowie i jako zespół, jako fundusz, dzięki właśnie wsparciu tutaj inwestorów instytucjonalnych wyinkubowaliśmy się w pewnym sensie i dzisiaj jesteśmy funduszem, który inwestuje za granicą w znacznej mierze.
Uważamy, że niedługo będziemy mieli duże rundy inwestycyjne w portfelu z drugiego funduszu Bridge Alpha, a oprócz tego no w tej chwili nie chcę jeszcze ogłaszać wielkości, ale już zainwestowaliśmy, zrobiliśmy 4 inwestycje w ramach naszego w 100% funduszu prywatnego. To też się pokazuje jakby ścieżkę rozwoju, tak? Czyli jakby pierwsze wsparcie, inwestor instytucjonalny, tak? Połączenie kapitału publicznego i prywatnego, drugie wsparcie, połączenie kapitału publiczno-prywatnego. No i następny krok, w momencie kiedy jesteś dobrym zarządzającym, dokonujesz zwrotu tego kapitału powierzonego, to jest możliwość uruchomienia funduszu w 100% prywatnego. I my dzisiaj takim funduszem dysponujemy i dokonujemy inwestycji w 100% prywatnych. W takim razie życzę tylko dalszych sukcesów. Życzę nam wszystkim tych sukcesów. Życzę panu dyrektorowi kolejnych sukcesów, kolejnych funduszy Bridge Alpha na podobną skalę, żeby przechodziły te wszystkie fundusze podobną ścieżkę jak Black Pearls VC. Czekamy na kolejne dobre wiadomości, kolejne spektakularne exity. Trzymamy kciuki i dziękuję serdecznie za Państwa wszystkich czas, także z tej wakacyjnej nieco aurze.